Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na uroczystej premierze projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach. Są wśród nami znamienici prelegenci, którzy przybliżą Państwu założenia tego projektu, a także jego znaczenie w skali miasta i regionu. Między innymi pan prezydent miasta Katowice Marcin Krupa, prezes zarządu spółki Ekobryza pan Piotr Uszok, przedstawiciele pracowni architektonicznej JEMS Architekci pan Marcin Sadowski i pan Tomasz Napieralski, prezes zarządu Invest Eco pan Arkadiusz Primus, a także przedstawiciele grupy Capital Park, jej prezes zarządu Jan Moc oraz Sylwia Filewicz, dyrektor działu Development. Jako pierwszego zapraszam na scenę pana prezydenta Marcina Krupę. Panie prezesie, szanowni panowie prezesi, panowie architekci, wielce szanowni goście. Co może powiedzieć prezydent, któremu zawsze zależy na tym, aby mieszkańcom w jego mieście żyło się jak najlepiej, aby jakość życia wzrastała, aby atrakcyjność miasta była coraz to większa. Te działania zawsze trzeba robić tu i teraz, ale też myśleć przede wszystkim o przyszłości. Ta przyszłość to kolejne inwestycje, kolejne działania, które mają przyciągnąć nowych mieszkańców. W Katowicach się to robi w sposób niejako schematyczny, a ten schemat jest oparty na trzech filarach. To jest nowoczesna i dobra praca i to, co widzimy w Katowicach, to są nowoczesne biurowce, nowoczesne technologie, firmy, które inwestują tutaj z całego świata, tworząc swoje biura, swoje przedstawicielstwa. Drugi aspekt to jest możliwość spędzania wolnego czasu, czyli dobry odpoczynek w mieście, możliwość skorzystania z atrakcji miasta, możliwość uczestnictwa w kulturze w mieście. I to też się dzieje i też się stało. Między innymi to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli strefa kultury. Z obiektem Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym jesteśmy, z obiektem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i z Muzeum Śląskim. Ale to nie tylko to, to wiele innych jeszcze realizacji kulturalnych. Kolejny element, czyli trzeci filar, to jest miejsce do zamieszkania. Komfortowe, ekologiczne, piękne, takie, w którym czujemy się naprawdę jak u siebie w domu. Jednym z elementów, panie prezesie, pan wybaczy, zdradzę rąbek tajemnicy, takiego tworzenia dobrych miejsc do mieszkania jest projekt Nowego Wełnowca. Tam przeplatanie się nowoczesności z ekologią jest na najwyższym poziomie. I myślę, że ta inwestycja, która będzie realizowana na tym brownfieldzie, pokaże i wytyczy nowe zasady projektowania, nowe zasady działalności deweloperskiej w sferze budowy mieszkań, w sferze budowy biurowców, w sferze budowy obiektów użyteczności publicznej. Mam nadzieję, że to, co Państwo za chwilę zobaczycie, przemówi obrazem przede wszystkim do Państwa i wskaże, jak istotne z punktu widzenia jakości życia i atrakcyjności życia w mieście Katowice będą tego typu realizacje jak Nowy Wełnowiec. Życzę wszystkim Państwu tutaj takiego dobrego skupienia i zrozumienia tego projektu, a firmie realizującej ten projekt powodzenia w realizacji i szybkich sukcesów w jej oddawania dla mieszkańców. Wszystkiego dobrego.
Szanowni Państwo, zawsze fascynowała mnie budowa miast, ich rozwój. W roku 2014 z własnej woli przestałem pełnić funkcję prezydenta miasta. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, jak bardzo mi tego brakuje. W roku 2016 zwrócono się do mnie, aby prowadzić duży projekt inwestycyjny, ekologiczny, zlokalizowany na północy Katowic w dzielnicy Wełnowiec. Projekt dotyczy terenów po zakładach metalurgicznych Silesia. Było to niesamowite wyzwanie. Zacząłem zgłębiać historię tego terenu, a historia ta sięga wieku XVIII-XIX. Udało mi się dzięki współpracy z zakładem metalurgicznym Silesia pozyskać wiele, wiele dokumentów archiwalnych, zdjęć, filmów, czegoś, czego nie udało mi się pozyskać przy rewitalizacji terenów po kopalni Katowice. Niesamowite wyzwanie. Mając na uwadze swoje doświadczenia przy rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, przy budowie strefy kultury, podjąłem się tego wyzwania. Pozytywnym dopełnieniem tego wszystkiego była możliwość współpracy z biurem IEMS Architekci, które to biuro wniosło istotny wkład w rozwój strefy kultury. Zaprojektowało Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym jesteśmy. I myślę, że przed tym biurem dalsze wspaniałe realizacje, między innymi w zakresie Nowego Wełnowca. Zatem, panowie architekci, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Nareszcie, po wielu miesiącach pracy możemy Państwu zaprezentować projekt Nowego Wełnowca, projekt nowej dzielnicy Katowic. W pracę zaangażowanych było wiele zespołów w imieniu tych najważniejszych uczestników. To Termostudio Janura odpowiedzialni za instalację, to Pracownia Architektury i Krajobrazu pani Marty Tomasiak, to Invest Eco odpowiedzialny za remediację, gospodarkę ziemią i gospodarkę wodą. To TMJ, które dokonywało konsultacji konstrukcji. Obecny tu mój kolega Tomek Napieralski i ja, Marcin Sadowski, mamy zaszczyt reprezentować zespół, wieloosobowy zespół z firmy IEMS Architekci. Dzisiaj mamy szczególny czas. Czas pewnego niepokoju, niepewności. Czas, w którym zadajemy sobie wiele pytań. My, architekci, zadajemy sobie pytania, czy mamy prawo budować, a jeśli tak, to jak? Trwałość, użyteczność, piękno. Witruwiańska triada była od wieków i jest nadal aktualna, ale dzisiaj po raz kolejny o niej powinniśmy sobie przypomnieć. Musimy działać odpowiedzialnie, próbując przewidzieć skutki naszych działań w przyszłości, a nie ograniczać się tylko i wyłącznie do wypełniania pewnych reguł opisanych prawem. Bo stajemy się coraz bardziej odpowiedzialni za użycie materiału, formy, energii i bezcennego kawałka ziemi, który jest nam dany do zagospodarowania. A nasza działalność coraz bardziej, coraz szerzej jest opiniowana społecznie, podlega ocenie społecznej. Planowanie miasta staje się konieczne jako odpowiedź na zjawiska przypadkowości, na zjawiska marnotrawstwa, mówiąc jednym słowem niegospodarności. A staje się to tym bardziej istotne, że cały czas obserwujemy coraz większy napływ ludności z terenów wiejskich do miast. Paradoksalnie problemem krytycznym, przed którym dzisiaj stajemy, stało się powstrzymywanie rozlewania się zabudowy naszych miast i wsi. To oczywiście jest związane z dbałością o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu, ale to jest także kwestia nieco inna, bardziej wymierna, bardziej praktyczna. Chodzi o budowę efektywnego państwa, o budowę efektywnej infrastruktury i efektywnej struktury. Efektywnej infrastruktury technicznej i efektywnej struktury społecznej.
W tym kontekście zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, podejmowanie działań trudnych i skomplikowanych technicznie jest koniecznością. Twórcza strona naszego zawodu ma cechy osobiste. Idee, przekonania, inspiracje tworzą dość efemeryczny zbiór, który towarzyszy nam przy pracy nad każdym projektem. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, wykorzystujemy naszą wiedzę, ale oczywiście wiele z tych działań ma charakter intuicyjny. Intuicyjny jest rysunek, który bardzo często w sposób najpełniejszy i najlepszy oddaje ideę. Pamiętam, jak 3 lata temu zaczynaliśmy pracę i rozmawialiśmy o dużym terenie zielonym, o gwiazdce. Ta gwiazdka swoimi ramionami dotyka granic tego terenu, łącząc się z otoczeniem, a jednocześnie w sposób bardzo zgrabny wpisuje się w dosyć nieregularny kształt działki. Projektowanie zaczęło się od czegoś innego. Jakby zaczęliśmy projektować w negatywie. To, co pomiędzy budynkami stało się najważniejsze. Najważniejsza stała się przestrzeń publiczna, bo my chcemy projektować dla ludzi. To są zdjęcia z obiektu, w którym się znajdujemy. Zdjęcia ludzi właśnie na tle tego budynku. I te zdjęcia dają nam najwięcej satysfakcji. Zielony teren Nowego Wełnowca będzie wyraźnym znakiem na mapie miasta Katowic, a zróżnicowane kwartały będą tworzyć zwartą tkankę, właściwe ramy do życia, do pracy, do odpoczynku i innych pewnie i pewnie innych aktywności, które przyniesie nam przyszłość. Dzień dobry Państwu. Ciężko jest mówić o potrzebie bliskości, kiedy musimy zachowywać bezpieczny odstęp, a nasze spotkanie odbywa się online. Ale właśnie o potrzebie bliskości i bycia razem myślimy teraz częściej niż kiedykolwiek. I właśnie o tym opowiada nasz projekt. Zakładamy, że jesteśmy w stanie nienormalnym. Nie chcemy żyć w sieci, chcemy żyć razem. W tych ostatnich miesiącach ludzie żyli na balkonach, aby być obok siebie, być bliżej siebie i na nowo odkryli znaczenie takich słów jak park i przestrzeń. W roku 1995, 13 lipca w Chicago, fala upałów przekroczyła 49 stopni. 15 lipca jednego dnia zmarło w mieście 300 osób. Narodowe Centrum Zwalczania Chorób wysłało grupę 80 badaczy, epidemiologów, aby ustaliło ono przyczyny śmierci tak dużej liczby osób. Badacze szukali elementu, który łączy te wszystkie przypadki, który mógłby wyjaśnić to zdarzenie. I w ciągu kilku tygodni badań i przeprowadzonych wywiadów środowiskowych okazało się ku ich zdumieniu, że tym elementem jest po prostu samotność. Społeczna izolacja, brak przestrzeni dla życia i naszej aktywności mogą być niczym wirus. Zgodnie z badaniami ONZ ilość mieszkańców miast rośnie w tempie zawrotnym. Jeszcze w roku 1950 była to 1/3 populacji. Dzisiaj mamy już ponad połowę, a za 30 lat ma być to 75% populacji naszej planety. Nowy Wełnowiec ma pokazać, iż to, co dzieje się między budynkami, jest często ważniejsze od samych budynków. Że struktura nowych założeń miejskich powinna wreszcie wspomóc życie i kontakty społeczne oraz powinna także spełniać wszelkie warunki środowiska ekologicznego. Nasz projekt porusza właśnie te dwie główne kategorie. Społeczność i ekologia. Chcielibyśmy, aby ten koncept stał się pozytywnym wirusem, żeby zaraził kolejnych projektantów, kolejnych inwestorów, kolejne regiony tego kraju. Układ kwartałów to próba powrotu do układu miast tradycyjnych, budowanych kiedyś, czyli skupisk przestrzeni publicznej, społecznej, otoczonej budynkami. Celem jest stworzenie jak najbardziej atrakcyjnej przestrzeni dla życia ludzi,
równocześnie budując budynki o dużej intensywności. Nowe miasta muszą być intensywne, ale muszą być planowane tak, aby były świetnym miejscem do życia. Kwartały nie są wydzielone płotami. Budynki tworzą ulice, uliczki, place o różnych nastrojach, a całe życie obraca się wokół parku. Gwiazdy, bogactwo funkcji i atrakcyjna przestrzeń i budynki jako oprawa, jako tło. Przestrzeń prywatna mieszkańców to system atrakcyjnych mieszkań wraz z balkonami. Przestrzeń półprywatna to dziedzińce wyniesione na poziom plus jeden z podwórkami, z placami zabaw dla dzieci i powierzchnią, która łączy to, co zewnętrzne, z tym, co zupełnie prywatne. Przestrzeń publiczna tworzy jeden różnorodny organizm. Jej podstawą jest stworzenie jak największej ilości nastrojów. Dzięki systemowi tuneli połączonych do Alei Korfantego, konduktorskiej oraz nowo projektowanej ulicy zamykającej obszar inwestycji od strony północnej, uliczki pomiędzy kwartałami pozbawione są ruchu samochodowego. Park wchodzi pomiędzy nie. Oddajemy ulicę ludziom, dając możliwość przejazdu jedynie awaryjnego dla służb miejskich. Tu tworzy się obraz zieleni bardziej miejskiej, zamkniętej w ramach architektury, wzbogaconej także o kolejne funkcje, takie jak zewnętrzny parkiet taneczny, ogródki warzywne, siłownie itd. Chcemy, aby to nasze założenie rozlało się, aby wciągnęło też Wełnowiec historyczny, szczególnie od strony Alei Korfantego. To nie może być wyspa. Obserwowaliśmy uważnie sposób zabudowania najciekawszych miejsc Katowic. Nasze założenie ma zmienić także obszar wokół i swą otwartością zaprosić mieszkańców Wełnowca historycznego do wspólnego życia i rozwoju. Park główny, nowe place i ulice stanowią nową jakość przestrzeni publicznej. Większość budynków w parterach prowadzi ludzi pod cieniami, niczym w budynkach tworzących Nikiszowiec. Osiedle ogród z centralnym placem, delikatnie wijące się ulice, niczym dawny plan Giszowca. Integracja i wymiana doświadczeń. Spotkanie historii z czymś zupełnie nowym. Dom seniora zaraz obok przedszkola, stare domki Wełnowca obok nowych domów niskoenergetycznych. Ludzie chcą być razem, chcą żyć w miejscach rozpoznawalnych, zmiennych, różnorodnych. Chcemy ze sobą rozmawiać, widzieć się i uczyć od siebie. Wielopokoleniowa społeczność w wielofunkcyjnym, bogatym w doznania otoczeniu. Druga grupa zagadnień to ekologia. Chcemy minimalizować zewnętrzne zapotrzebowanie na energię. Dążymy do produkcji własnej. System może opierać się na produkcji energii elektrycznej otrzymywanej w procesie trigeneracji, dzięki użyciu baterii fotowoltaicznych, dzięki użyciu wymienników gruntowych oraz stworzeniu zasad dla budowania domów niskoenergetycznych. Celem głównym jest osiągnięcie jak największej samodzielności i niezależności energetycznego naszego osiedla. Problemy temperaturowe. Już teraz doświadczamy nagrzewania się miast. W naszym projekcie chcemy minimalizować te wyspy ciepła. Maksymalizujemy powierzchnię terenów zielonych. Sam park główny to ogród oparty o grunt rodzimy o powierzchni 4 hektarów. Dodatkowo nowego znaczenia nabiera przeniesienie ruchu samochodowego na poziom minus 1. Oprócz podniesienia poczucia bezpieczeństwa na terenie osiedla, to rozwiązanie daje nam również możliwość wprowadzenia w przestrzeń kolejnych ulic, rozwiązań ogrodowych, a tym samym możliwość minimalizowania dużych powierzchni ulegających nagrzewaniu. Kolejny problem to problemy silnych wiatrów. Staramy się kształtować ulice bardziej organicznie, unikamy długich, prostych odcinków z wysoką zabudową powodującą wzmacnianie podmuchów. Natomiast sam wiatr na poziomie dachów może stać się dla nas kolejnym źródłem energii dzięki zastosowaniu specjalnych turbin dachowych. I następny problem deszczów nawalnych, zmienności pogody, to co doświadczamy teraz. Jednym z głównych założeń wyznaczonych budynkom, a także projektowanej zieleni, jest funkcja retencji wody. Obecnie ilość rezerw wodnych dla naszego kraju porównywana jest do rezerw Egiptu. Wszystkie dachy projektowane przez nas budynków przystosowane są do retencji wody dzięki zastosowaniu systemu dachu zielonego ekstensywnego. Także projekt zieleni przewiduje różne formy retencji, czasowe zalewanie pewnych obszarów. Park zmienia swoją objętość przetrzymywania wody. Możemy tą wodę regulować i przekazywać do rejonów osiedla, gdzie ona jest potrzebna. Dzięki udziałowi w pracy firmy Termostudio i Janura wykonane zostały symulacje i przymiarki do działań budynków w oparciu o instalacje tak zwane ekologiczne.
ale tak naprawdę my chcemy budować trwałe budynki, łatwo ewoluujące i przystosowujące się do zmian programowych, bo taki jest ten czas. Chcemy projektować budynki niewymagające stosowania szybko starzejących się systemów technicznych, budynki wznoszone w miarę odnawialnego budulca, którego produkcja nie przyczynia się do ekologicznych zagrożeń. Jedno z głównych założeń naszego osiedla, wjazdy do podziemnych przestrzeni garaży, wielkość współczynników zapotrzebowania parkingów oraz samych parkingów to kolejne otwarte pytanie projektowe. Ruch samochodów powinien być ograniczony w połączeniu z dynamicznym rozwojem komunikacji miejskiej i tras rowerowych. Przyjęta różnorodność funkcjonalna projektu musi mieć także odzwierciedlenie w poziomie garażu. Czy tu możemy zlokalizować na przykład centrum przesiadkowe dla mieszkańców aglomeracji? Czy tu można zostawić samochód i dojechać do pracy już korzystając z komunikacji miejskiej, a wracając korzystać z usług i rozrywek, które będzie proponował Nowy Wełnowiec? Osiedla mogłyby tu posiadać własną flotę busów elektrycznych, wypożyczalnie rowerów, hulajnóg, a wszystko to oparte o specjalne akumulatory, które gromadzą energię z systemów fotowoltaicznych montowanych na dachu. Projektowany układ tuneli doświetlany jest systemem świetlików terenowych osadzonych w otwartych zagłębieniach, rozsianych po całym terenie założenia. We wszystkich parkingach lokalizuje się akumulatory gromadzące energię. Komunikacja naziemna. Tutaj chcielibyśmy stworzyć pętlę, korzystając z istniejącej ulicy Konduktorskiej, Korfantego oraz nowo projektowanej ulicy Północnej. Pętlę, którą zamknęlibyśmy wokół osiedla i ona obsłużona byłaby przez autobusy i tramwaje. Właściwie z każdej strony można by było dojechać, korzystając z komunikacji miejskiej, do naszego założenia. Wewnątrz mamy uliczki o ruchu uspokojonym, dostępnym tylko w razie konieczności dla wozów takich jak karetki czy wozy pożarne. Nowy Wełnowiec ma być miejscem, gdzie dominuje forma poruszania się piesza. Chcemy, aby lokalizacja głównego parku i układ ulic zapraszały mieszkańców do chodzenia w jak największym wymiarze. Dopiero chodząc możemy odczuć pełne bogactwo odcieni i możliwości życia. Chodzenie daje możliwość bezpośredniego kontaktu między ludźmi, możliwość prowadzenia i tworzenia lokalnej społeczności. Spacer to naturalne zbieranie bodźców, najbardziej naturalny sposób. Większość pozytywnych przykładów centrów miast to okrąg zamknięty w średnicy 1 kilometra. I tak w naszym przypadku mamy tą samą zależność. Przeciętny człowiek może przejść od ulicy Korfantego wzdłuż całego założenia naszego parkowego w ciągu 14-20 minut. Idę do swojego fryzjera, tak chcę żyć. Idę do swojego ulubionego warzywniaka, zajrzę do księgarni, a potem może zajrzę na basen. W odległości kilkunastominutowego spaceru znajdują się także miejsca istniejące już na mapie Katowic, ważne dla społeczności już tutaj żyjącej. Szkoła podstawowa nr 17 przy ulicy Strażackiej, kościół parafii świętego Józefa Robotnika przy ulicy Mikusińskiego, skwer Walentego Fojkisa, ogródki działkowe w Siemianowicach Śląskich. I dalej, idąc tym tropem, połączenia, wciąganie ludzi z zewnątrz do naszego układu. On inaczej nie będzie funkcjonował. Jak największa ilość połączeń od strony południowej z miastem Katowice, przedłużenie Korfantego poprzez dwie kładki rowerową i pieszą wprowadzają nas w południową część ogrodu. Od strony zachodniej wejście przy istniejącym pawilonie Starej Huty, wejście przy istniejących ceglanych schodach Starej Huty, wreszcie rysujący się plac północny pomiędzy istniejącymi już budynkami mieszkalnymi i nowo projektowanymi. Także wejście od strony północnej z ogródków działkowic i z zielonych terenów Siemianowic Śląskich. To wszystko chcielibyśmy zwiększyć, zintensyfikować dla wprowadzenia życia pomiędzy te nasze budynki nowe. Po wejściu wita nas system przestrzeni miejskich, placów, podcieni, które prowadzą nas po kolei od wnętrza do wnętrza, tworząc spacer, tworząc pełną gamę nowych doznań. W większości parterów spacerujących osłaniać będą podcienie, z których bezpośrednio możemy wejść do lokali użytkowych, budujących funkcjonalny kręgosłup ciągów pieszych. Układ ulic, placów, systemy ścieżek w parku głównym dają możliwość do tworzenia własnych, ulubionych tras prowadzących nas
do załatwienia jakichś spraw na terenie osiedla lub dających wyłącznie relaks. Place mogą zmieniać swe przeznaczenia w zależności od potrzeb. Mieszkańcy muszą mieć wpływ na przestrzeń wspólną i muszą o nią dbać. Kolejnym stopniem namawiania ludzi do ruchu jest stworzenie układu punktów aktywności fizycznej, sportowej, wymagającej większego zaangażowania niż tylko spacer. Projekt przewiduje wykonanie ścieżek do biegania, dużych boisk, boisk mniejszych w przestrzeniach ulicy, rynien dla deskorolkowców i ścieżek rowerowych. Niektóre z budynków dzięki swojej formie i lokalizacji również biorą udział w budowaniu programu sportowego i użytkowego dla aktywności. Sale gimnastyczne w budynku szkoły otwiera się na plac szkolny, stając się miejscem różnego rodzaju animacji sportowych. Mini ratusz w rejonie placu centralnego może być wyposażony w ściankę wspinaczkową. W jednym ze skrzydeł budynku kwartału A przewidujemy spa z dużym basenem. I kolejna fundamentalna rzecz dla naszego osiedla. Miks funkcji. Podstawą żyjącego miasta jest jego multifunkcjonalność. Te kolorowe kawałki to kolejne funkcje, które musimy zmieszać jak w garze z zupą. To musi wrzeć, to musi pracować, to musi funkcjonować. Nowy Wełnowiec musi zawierać w sobie pełne bogactwo funkcjonalne, które da podstawę dla aktywności jego mieszkańców oraz aktywności gości. W kwartałach musi zawierać się całe bogactwo funkcji lokalnych, ważnych dla mieszkańców, czyli na przykład lokalne sklepy, małe usługi, rzemiosło, biura coworkingowe, czyli miejsca do pracy, szkoła, przedszkola, ale całe założenie zawierać może także w sobie funkcje centrotwórcze o większym zasięgu, takie jak kino, centrum nauki, zespół basenowy, budynki biurowe klasy A, akademiki, hotele, dom seniora. Cały program przed rozpoczęciem inwestycji musi być poddany oczywiście niezwykle szczegółowej analizie i musi być zestawiony z realnymi potrzebami inwestora i miasta Katowice. Rozmawiamy od miesięcy o Nowym Wełnowcu na różnych poziomach. Chcieliśmy sprawdzić też działanie tego najdrobniejszego elementu, który tworzy budynki, czyli mieszkania. On jest niezwykle ważny dla rodzin, osób, które wprowadzą się i będą korzystać z naszej przestrzeni. Stąd też od tych wielkich planów, wielkich ulic przechodzimy także do tego małego kawałeczka, z którego budujemy nasze domy. I podsumowując, połączenie zabudowy, to co stworzy te nasze budynki, te wszystkie elementy pozwoliły nam stworzyć zarys kolejnych kwartałów, a miks funkcji to jest jedno z tych najważniejszych. Zabudowa swą strukturą i formą musi umożliwiać wymieszanie funkcji. Przyjazne partery, miękka ich przestrzeń z dużą ilością nastrojów, życie na tarasach, przestrzeń dla mieszkań na różnych poziomach, dziedzińców wspólnych, tarasów, zieleń, czyli pełna synergia budynków z zielenią parkową, która wspina się po budynkach i na różnych poziomach ma różne znaczenie, ale cały czas funkcjonuje razem z człowiekiem. Prywatność, podział na prywatność, na półprywatność i przestrzeń publiczną, ale nie te podziały nie są wykonywane za pomocą murów i fizycznych granic. Rodzime materiały, czyli korzystanie z tego, co tutaj mamy wokół siebie. Modularność, rysujemy te nasze układy na siatkach i wierzymy w to, że część tych domów będzie mogła być zbudowana w systemie modułów, oraz ekologiczne rozwiązania, czyli używanie źródeł odnawialnych, szukanie naprawdę ekologicznych rozwiązań dla naszego zespołu. Korzystając z tych wszystkich klocków, z tej wrzącej zupy, z tych kolejnych naszych pomysłów, zaczęliśmy budować przykładowo i pokazywać te nasze kolejne kwartały. To jest kwartał A od strony południowej, róg Korfantego i Konstruktorskiej. Zlokalizowany w narożniku, jest to kwartał o największej intensywności zabudowy. Trzy pierwsze kondygnacje to jest struktura wielofunkcyjna, w której mamy właśnie baseny, biura, usługi, handel. Na dachu tej całej struktury budujemy wille mieszkalne z wielkim ogrodem dachowym. Także istnieje tutaj wymienność funkcji. Te dolne kondygnacje funkcjonują w jednych godzinach, wille ożywają w innych. Cały czas życie się toczy i jest podtrzymywane właśnie dzięki wymienności funkcji. Wchodzimy na dach
I możemy także korzystać tutaj z wejść terenowych. Wijące się ścieżki prowadzą nas na dach, ale sprowadzają też na dół, gdzie toczy się życie wyznaczane rytmem dnia. Wykorzystujemy każde miejsce, aby uczynić je atrakcyjnym, tworząc wielofunkcyjny program także dla miejsc między budynkami. Tutaj mogą znaleźć się ogrody warzywne, owocowe, szklarnie dla upraw sezonowych, stoły sąsiedzkie, siłownie zewnętrzne i sady. Każdy poziom jest ważny. To z dachów kwartału A widzimy panoramę naszego zespołu. Gdybyśmy się odwrócili teraz w tym miejscu, zobaczylibyśmy sylwetkę spotka katowickiego, który dostępny jest gdzieś po 10-minutowej jeździe tramwajem z przystanku obok z ulicy Korfantego. I dalej poruszając się w stronę północną wzdłuż ulicy Korfantego dochodzimy do kwartału B, który generalnie zbudowany jest z budynków mieszkaniowych. Przyjmujemy w tym momencie, że budynkiem centralnym tego kwartału jest dom seniora. To znów element mieszania różnorodnych grup społecznych, pokoleń. W parterach może być lokalne przedszkole lub żłobek. To założenie nie jest tylko dla pięknych i młodych. Ta przestrzeń musi łączyć. Uliczkami pomiędzy budynkami seniorzy dochodzą do fragmentu parku głównego, który jest dedykowany właśnie im, gdzie jest roślinność lecznicza i zapachowa. Także wzdłuż domu seniora ulica zamienia się w niezwykły ogród z wielkim warzywniakiem. Po środku tego miejsca rysujemy wielki, długi stół zewnętrzny, przy którym następuje symboliczne spotkanie pokoleń. Bycie razem to najlepsze, co może nam się przytrafić. Tak nam się wydaje. Pierzeje budynków tworzą także plac tańca z dużym parkietem zewnętrznym do kolejnych imprez w tym miejscu. Dalsze miejsce, kwartał C na styku z Siemianowicami Śląskimi. Ten kwartał jest zbudowany wokół budynku szkoły z placem szkolnym, na którym stoi pawilon pokazujący zasady działania trigeneracji, pokazujący niezwykły przekrój geologiczny tego terenu. Budynek szkoły jako obiekt centrotwórczy otwiera się na plac. Sala gimnastyczna zlokalizowana bezpośrednio przy placu w parterze może być kolejnym domem społecznym, napędzającym życie fragmentu tego miasta. Kładką z budynku szkoły możemy przedostać się do terenu Zielonych Siemianowic i korzystać tam z kolejnych atrakcji sportowych, ścieżek, boisk i łąk piknikowych. W uliczkach dochodzących do parku lokalizujemy tak zwane małe domki. One wzbogacają partery. To jest kolejny element, który wzbogaca partery kwartałów. Domki te mają swoje oddzielne wejścia, dostępne bezpośrednio z uliczek. Swoimi bryłami tworzą bardziej przyjazną skalę wzdłuż ciągów pieszych. Mieszkańcy domków dają też dodatkową aktywność uliczkom. Mamy tu odtworzony nastrój szeregowych grup sąsiedzkich, tworzących swoje indywidualne wspólnoty. Małe domki oraz inne lokale usługowe parteru mogą przetwarzać się funkcjonalnie w zależności od potrzeb i dalszych pomysłów na funkcję tego terenu. I ostatni kwartał, kwartał D, który zbudowany jest z budynków hotelowych, akademików i budynków biurowych. On tworzy także taką osłonę od hali magazynowej zlokalizowanej na południowej działce sąsiadującej z naszym terenem. I tu znów następuje spotkanie świata akademickiego, świata mieszkaniowego, świata hoteli. Znów ten tygiel, ta nasza zupa tutaj wrze. I na koniec główny park. Główny park, który spina wszystko. Główny park, który znów pełen funkcji placów zabaw, stref łąkowych i leśnych próbuje oddać ten nastrój przyrody, który mamy teraz na tej działce i który tak nas zachwycił. Park łączy kierunki, zderza się z gęstą zabudową i daje oddech. Idziemy pod cieniami wzdłuż parku i podziwiamy jego zmienność, sezonowość. Nagle wychodząc spośród gęstej zabudowy czujemy przestrzeń, którą dają długie widoki wzdłuż ramion gwiazdy. A w środku parku plac centralny. Otoczony z prawej strony, tu widać na zdjęciu, mini ratusz ze ścianką wspinaczkową, a obok parterowy budynek. Może będzie to Muzeum Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukuczki, pokazujący i będący jeszcze zapleczem funkcjonalnym dla działań placu, bo nasz plac może mieć znowu wiele oblicz. Może być
ślizgawką w zimie, może być miejscem spotkań w lecie, kinem plenerowym, sceną koncertową. Wszystko przed nami. I funkcja retencji, to co mówiłem na początku. Plac jest tak ukształtowany, że zbiera wodę w określonych miejscach i oddaje ją do rejonu, w którym jest potrzebna. Jest to niezwykle ważne do tego systemu kształtowania terenu i zbierania tych obszarów w terenie zewnętrznym. Dokładamy wiele tysięcy metrów dachów zielonych, które także można monitorować i wykorzystywać zgromadzoną tam wodę. I tak wyglądają te nasze marzenia. A im więcej marzeń, tym bardziej jest szansa, że któreś się z nich spełni. A zmiany się toczą i zmiany stoją i stoją za nimi ludzie na całym świecie. Ludzie niezwykli, którzy mają wizję i odwagę i którzy ponoszą ryzyko tych zmian. I chciałem stąd tym ludziom bardzo podziękować, że możemy brać udział w takiej przygodzie, która nas spotkała w Katowicach i że możemy podjąć się tej próby zmiany kawałeczka tego świata. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bez ekologii, bez dbałości o ochronę środowiska, bez świadomości zmian klimatycznych nie jesteśmy w stanie właściwie mówić realnie o rozwoju na dzień dzisiejszy. Myślę, że przed nami wiele, wiele wyzwań siłą rzeczy, które zresztą zasygnalizował już mój poprzedni kolega i cieszy mnie, że temat ekologii a w szerokim ujęciu dbałości o klimat został ujęty w tym projekcie. Proszę Państwa, musimy też spojrzeć na ten teren, który na tą inwestycję w kontekście historycznych uwarunkowań. W tym terenie, wiemy, była huta, zresztą piękny obiekt historycznie, który no, siłą rzeczy odcisnął pewne piętno na tym terenie. Musimy też wiedzieć, że ten teren musi być odpowiednio przygotowany, ażeby ta inwestycja została zrealizowana jako przestrzeń tak innowacyjna, jako projekt tak architektonicznie i ekologicznie innowacyjny. Zostaliśmy zaproszeni do tego projektu, ponieważ przed nami pewne dodatkowe wyzwanie, z którymi musimy się zmierzyć i mieliśmy okazję przez rok, proszę Państwa, pracować nad rozwiązaniami na potrzeby rewitalizacji, rekultywacji tego terenu po byłej hucie metali nieżelaznych Silesia. Proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tych uwarunkowań i trzeba wziąć pod uwagę specyfikę tych terenów. Ja jako katowiczanin, jako Ślązak czuję szczególną odpowiedzialność, ale i też wdzięczność, że mogę, mam nadzieję, jakąś małą cegiełkę w kontekście właśnie ekologii i rekultywacji, w kontekście tego historycznego terenu wziąć udział. Proszę Państwa, wykonaliśmy badania, przeanalizowaliśmy możliwości, przeanalizowaliśmy najbardziej optymalne rozwiązania w kierunku rekultywacji tego terenu po byłych zakładach metalurgicznych Silesia i podstawowe cele, które właściwie się narzucają po tych wszystkich analizach i te wszystkie istotne elementy tego procesu, które no, niejako wyszły nam z tych wszystkich analiz, no, zwiążą się sprowadzają się, proszę Państwa, do wykorzystania tego materiału, tego terenu i materiałów zresztą też historycznych. Doszliśmy do wniosku po tych badaniach też równie bardzo cennych na potrzeby pokazania tej siły historycznej,
historycznej tego terenu, ale przede wszystkim, proszę Państwa, z punktu widzenia miasta, społeczności lokalnej i oddziaływania, przede wszystkim chcemy zminimalizować, proszę Państwa, ilość odpadów do wywiezienia. Te tereny, o których mówimy, mają specyficzną, ciekawą cechę, którą żeśmy odkryli. Odkryliśmy, że okazuje się, że te materiały, które pozostały po rekultywacji, po zburzeniu, już mówiąc wprost, zburzeniu tych obiektów byłej huty, one tak naprawdę trzymają się w pewnym sensie stabilnie i nie oddziaływują na grunty rodzime. Te grunty rodzime, które i tak będą musiały być też wzruszone, możemy zagospodarować na miejscu. Jednocześnie z uwagi na tą specyficzną cechę, którą odkryliśmy, okazuje się, że te tereny byłych, czy te nasypy, które są związane z wyburzeniami, mogą być jak najbardziej odzyskane z wykorzystaniem odpowiednich technologii, które mieliśmy okazję przez ten czas wypracować jako podstawowe założenie, jako najbardziej optymalny kierunek, czyli stabilizacji, immobilizacji zanieczyszczeń, które tam metalami ciężkimi, które tam się pojawiają, oraz, proszę Państwa, wykorzystania bardzo dużych, potężnych sił natury, czyli i przyrody, czyli wykorzystania technik fitoremediacyjnych, które związane są z nasadzeniami drzew i krzewów o właściwościach właśnie oczyszczających ziemię. Niejako chcemy się wpisać siłą rzeczy w tą ideę tego miejsca, które realnie rzecz biorąc ma być parkiem, miastem. Aż miło patrzeć na to, co zostało zaprezentowane, i tym bardziej właściwie to przygotowanie do tej inwestycji w tym pierwszym etapie rewitalizacji, remediacji, rekultywacji właściwie w dużym stopniu również sprowadza się do wykorzystania tych samych idei związanych z przyrodą. Proszę Państwa, najważniejsze jest, ażebyśmy byli w stanie właściwie teraz dobrać etapy działania, ażeby się zmieścić w tym czasie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji. Musimy rozpocząć oczyszczanie terenu do poziomów spełniających jakości gruntów, jak dla terenów mieszkaniowych. To jest dla nas cel. Tych pracach, które zostały wykonane, widzimy, że to jest absolutnie realne. Tak jak Państwo widzicie na slajdzie, te ilości zalegających materiałów mas ziemnych, które są zanieczyszczone, to są ilości niemałe, to są duże ilości. Natomiast w kontekście takiej inwestycji, takiego terenu, tak naprawdę jest to absolutnie realne do zrobienia. I my na Śląsku, w Katowicach, ale przede wszystkim jakby w tych terenach właśnie śląskich, w różnych miejscach, jesteśmy szczerze mówiąc i przyzwyczajeni, i jednocześnie przygotowani. Mamy doświadczenie w realizacji takich zadań, bo musimy odzyskać, to jest nasze zadanie, proszę Państwa, musimy odzyskać te tereny. Co więcej, są to tereny centrotwórcze, zresztą tak samo jak to miejsce, i nie ma właściwie innej opcji dla tego, aby jak najbardziej efektywnie, ekologicznie odzyskać dla społeczności, dla nas samych te tereny. Proszę Państwa, te podstawowe etapy realizacji to opracowanie dodatkowego, wdrożenie programu badań, które wskażą nam dokładnie metodę samej stabilizacji i mobilizacji tych zanieczyszczeń na podstawie tych dobranych już kierunków realizacji tego zadania. Opracowanie technologii, tak jak powiedziałem, dedykowanej, uzyskanie atestów i certyfikatów do wytwarzania tych materiałów, ponieważ ta ziemia odzyskana będzie właściwie bezpośrednio wykorzystywana do budowania tej struktury, właściwie parków i tej struktury terenów zielonych w otoczeniu, a szczególnie w północnej części. Budowa instalacji segregacji przetwarzania wydobytych gruntów nasypowych, przetwarzanie tych gruntów właśnie z wykorzystaniem stabilizacji oraz docelowo fitoremediacji, czyli tych właściwych ekologicznych nasadzeń, które jakby nam pozwolą zabezpieczyć i doczyścić ten teren. Wykorzystanie odzyskanych materiałów na etapie budowy,
budowy inwestycji oraz ukształtowanie przyszłego terenu rekreacyjnego właśnie w tej części północnej. Oraz, proszę Państwa, oczywiście, jeżeli się okaże, że część materiałów nie będzie się dało wywieźć, a bierzemy to pod uwagę, zminimalizujemy ilość wywożonych odpadów tak, żeby nie oddziaływać na otoczenie, ponieważ najbardziej moim zdaniem niewłaściwym byłoby rzeczywiście wywiezienie gdzieś, trudno powiedzieć gdzie, to są duże ilości ziem, które są zanieczyszczone, a które by stworzyły dodatkowe problemy w innych miejscach. Proszę Państwa, jeszcze na koniec jedno tylko słowo. Ideą przewodnią jakby tego, co wypracowaliśmy i wszyscy się zgodziliśmy łącznie z współpracą z naukowcami, bo też zostali zaproszeni do współpracy tutaj przez inwestora. Zgodziliśmy się co do tego absolutnie. Proszę Państwa, musimy wykorzystać potężne siły natury do samoregeneracji. One naprawdę są silne, my sobie nie zdajemy do końca, jak one są potężne, więc idea, która nam przyświeca, czujemy po tych pracach, po tej analizie i po tych badaniach, które mieliśmy okazję wykonać, jakby tej koncepcji, która no właściwie już jest nadana w kierunku realizacji, to właśnie siły, naturalne siły przyrody i ich po prostu wsparcie. Taka jest nasza podstawowa idea. Proszę Państwa, na koniec chcę pokazać krótki filmik, który taką animację ideową, żebyście Państwo mieli świadomość, bardzo oczywiście ideowy sposób, o czym my tak naprawdę mówimy w kontekście remediacji i odzysku tego terenu w ujęciu remediacyjnym. Na dawnych terenach Huty planowana jest wyjątkowa inwestycja deweloperska, która ma być realizowana w czterech następujących po sobie etapach. Spółka Invest Eco przeprowadziła prace badawcze, które wykazały, że z uwagi na obecny zły stan jakości gruntów wymagane będzie ich oczyszczenie przed rozpoczęciem inwestycji. Szacowana masa zanieczyszczonych metalami ciężkimi gruntów to blisko 2 miliony ton. Tak duża skala uniemożliwia bezpieczne wywiezienie i unieszkodliwienie gruntów poza teren budowy. Spółka Invest Eco w porozumieniu z grupą naukowców rekomenduje oczyszczenie gruntów dzięki specjalnej instalacji umiejscowionej na terenie budowy. Oczyszczone grunty zostaną odzyskane i zagospodarowane do utworzenia wzniesienia w północnej części inwestycji, które będzie służyło docelowo jako tereny rekreacyjne. Ten innowacyjny sposób zagospodarowania oczyszczonego gruntu przysłuży się zarówno środowisku, jak i lokalnej społeczności, która zyska dodatkową zieloną przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla. Państwu bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Sylwia Filewicz, jestem dyrektorem działu Development w grupie Capital Park. Na wstępie chciałam powiedzieć, że jest to dla nas ogromna przyjemność brać udział w tak fascynującym przedsięwzięciu, jakim jest budowa nowej dzielnicy Katowic, przy czym jest to teren około 25 hektarów, wielkie wow i nie teren gdzieś poza miastem, które staramy się przyłączyć do miasta, tylko jest to teren, który stanowi część miasta, którą postaramy się przywrócić miastu w bezpośredniej bliskości centrum miasta, które mamy nadzieję, że ludzie będą bardzo chętnie odwiedzać, będą chcieli tam żyć i współistnieć z miastem, a nie je po prostu czym szybciej objeżdżać i wyjeżdżać z miasta. Taki projekt dla tak doświadczonego dewelopera, jakim jest Grupa Capital Park, jest dla nas oczywiście wielką satysfakcją, podsumowuje nasze wiele projektów i wiele działań i doświadczeń, ale także mamy świadomość wyzwań, z jakimi się wiąże, jak i ogromnej odpowiedzialności. Nasze doświadczenia w realizacji licznych projektów, począwszy od projektów związanych z rewitalizacją właśnie w ścisłym centrum miasta Warszawy, gdzie teraz prowadzimy projekt rewitalizacji dawnej fabryki Norblina, czyli przywracamy również miastu pofabryczny teren,
wiąże się z jednego rodzaju wyzwaniami. Innego rodzaju wyzwaniami była realizacja naszego flagowego projektu Royal Villanów w już zagospodarowanej dzielnicy mieszkaniowej, takiej nowej dzielnicy, trochę jak powstaje nowy Wełnowiec w Wilanowie. Przy czym nasza realizacja, życie pokazało, że stanowiła domknięcie całości tego przedsięwzięcia. Domknięcie dlatego, że pokazała, jak bardzo potrzebne są przestrzenie publiczne, jak istotna jest ta integracja ludzi żyjących w tym otoczeniu, ale także integracja z pozostałą częścią otoczenia, czyli nie tylko potrzeby wewnętrzne danego osiedla, ale także ludzi, którzy do tego miejsca przyjeżdżają. Te wszystkie doświadczenia mamy nadzieję móc wykorzystać przy realizacji tego przedsięwzięcia. Nauczyliśmy się poprzez nasze doświadczenia tego, że staranna analiza projektu i ukierunkowania ich potrzeb jest niezmiernie ważna. I jest to analiza nie tylko, tak jak powiedziałam, wewnętrznych potrzeb użytkowników docelowych danej inwestycji, ale też potrzeb otoczenia, tego w jaki sposób włączyć to nie tylko architektonicznie, komunikacyjnie w tkankę miejską, ale także jak zintegrować społeczność, jak nie tworzyć absolutnie żadnych wysp otoczonych płotami, jak te tereny powinny się przenikać, powinny się uzupełniać, jak nie tworzyć monokultur miejskich, czyli wyłącznie biurowych bądź wyłącznie mieszkaniowych, które przez część dnia stanowią pustą przestrzeń, absolutnie nieużytkową, a w innych częściach dnia stanowią wyłącznie zakorkowane arterie miejskie. Nauczyliśmy się również tego i to nam przyświeca, że powinniśmy realizować projekty zrównoważone. I zrównoważone nie tylko w kontekście ekologicznym, bo dziś jest to już cel, który przyświeca wszystkim inwestycjom i tutaj śledzimy na bieżąco wszystkie zarówno nowe technologie, nowe dokonania i odkrycia i staramy się je wdrażać. I im projekt jest bardziej wieloletni, tak jak ten, na pewno będzie bardzo dużo innowacji pojawiało się po drodze i będziemy to konsumować, ale także zrównoważony pod kątem poczucia życia i odbierania tej inwestycji przez ludzi i przez użytkowników i przez otoczenie, tak jak powiedziałam. To, co chcemy przenieść i zaimplementować w nowym Wełnowcu jako części nowej powstającej miasta, to przede wszystkim brak monokultury, czyli zarówno mieszamy funkcje, zarówno funkcje mieszkaniowe, jak i użytkowe, funkcje kultury. Chcemy na pewno, żeby to była przestrzeń wielokulturowa. Nie chcemy, żeby to było wyłącznie osiedle dla tak zwanych młodych, którzy są zmuszeni do tego, żeby zawsze dziećmi zajmowała się niania z sąsiedniego bloku. Wierzymy w to, że można tę wielopokoleniowość połączyć w ten sposób, że babcie będą z przyjemnością zajmowały się również dziećmi swoich dzieci, tak, w drugiej części tego projektu, jednocześnie nie mając konieczności mieszkania wraz z nimi, czyli będzie stworzona zarówno strefa, również strefa dla tych ludzi. Nie bez znaczenia jest łatwość komunikacji i nie będziemy oszukiwać, że nagle przekonamy wszystkich do tego, że ruch pieszy jest zdrowy i wszyscy powinniśmy porzucić samochody, środowisko też będzie z tego zadowolone. Dlatego zapewnimy łatwość komunikacyjną, sprowadzamy po prostu ruch do części podziemnej, czyli bezpiecznej, ale i też przyjaznej. Wszyscy lubimy jeździć samochodem, ale nie lubimy jak śmierdzą, nie lubimy jak hałasują, chcemy, żeby było bezpiecznie. Z drugiej strony będziemy zachęcać do chodzenia, a nie zmuszać do chodzenia. Zachęcanie do chodzenia to przede wszystkim stworzenie atrakcyjnej przestrzeni, po której chodzimy i celu. Nie lubimy chodzić bez celu, lubimy chodzić w jakimś celu. Wierzymy bardzo mocno również w to, że wszyscy potrzebujemy, co pokazał zresztą ostatni czas, zarówno strefy prywatnej, czyli z jednej strony chcemy być blisko usług, blisko rozrywek, blisko sklepów, ale z drugiej strony chcemy móc się wycofać do strefy prywatnej, gdzie czujemy się i bezpiecznie, i spokojnie, ale też potrzebujemy bardzo dużo socjalizacji. To, co tutaj architekci wspominali o ostatnim życiu na balkonach po to, aby współuczestniczyć w życiu społecznym, bardzo dobrze to pokazuje. Ale też to, że potrzebowaliśmy przestrzeni typu park i przestrzeni zielonych, również pokazuje tą naszą drugą stronę. Ponad 50% tego terenu planujemy przeznaczyć pod te właśnie tereny zielone, w przeróżny sposób zagospodarowane, ale zagospodarowane w sposób bardzo przyjazny dla użytkowników. Czyli nie chcemy tworzyć sztucznej zieleni, chcemy, aby to były lokalne rozwiązania, które pozwolą na swobodny i mikroklimat, ale i swobodne użytkowanie, leżenie na trawniku, kopanie piłki, brak konieczności codziennego koszenia trawnika, zużywania wody i prądu.
Także to są główne cele, które chcieliśmy zrealizować. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście dzisiaj jesteśmy bardzo dumni, jest to premiera projektu i możemy dzisiaj Państwu ten projekt wreszcie pokazać, ale ta premiera jest poprzedzona już ponad dwuletnią pracą wielu ludzi, burzliwymi dyskusjami niejednokrotnie i pewnie jeszcze niemałe lata przed nami. Również współpracą bezpośrednią z miastem, bo bez tego absolutnie sobie również tego nie wyobrażamy, nie tylko pod kątem formalnym i planistycznym, ale również jakby integracji miejskiej. I liczymy, że niebawem będziemy w stanie pokazać Państwu kolejny krok w tej realizacji. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy za te wystąpienia. Bardzo dziękujemy wszystkim mediom, które są z nami obecne. I teraz czas na pytania. Także zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby zadać pytania, do skorzystania z naszego formularza. My już mamy kilka pytań, które po prostu zacznę odczytywać w kolejności. Niektóre odpowiedzi, mam wrażenie, pojawiły się już w trakcie prezentacji, ale żeby dziennikarze mogli usłyszeć, żeby te odpowiedzi wybrzmiały, to powtórzę jeszcze raz. Pan Michał Oksiński, Kompas Inwestycji. Kiedy szacunkowo rozpoczną się prace budowlane i jakie są założenia pierwszego etapu? Proszę Państwa, więc tak, w zasadzie w moim życiu zawodowym po raz pierwszy mogę zaprojektować kawałek miasta według pewnej sztuki i poprawności. Najpierw musi być koncepcja, potem musi być studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego, potem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I tak postępujemy, proszę Państwa. A pewnie jest świadomość tego, że opracowanie studium to jest rok miejscowego planu, zdecydowanie rok albo i dłużej. Potem wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych. Więc jeżeli te działania będą prowadzone zgodnie z pewnym przyjętym harmonogramem, to myślę, że rok 2023-2024 to jest realny termin przynajmniej rozpoczęcia budowy. Oczywiście mówiliśmy tutaj, cała inwestycja, proszę Państwa, jest podzielona na 7 etapów, bardzo precyzyjnie określonych w zakresie nie tylko konstrukcyjnym, budowlanym, ale całego procesu remediacji, przygotowania tych terenów. I bezsprzecznie, tak przynajmniej na obecnym etapie mogę powiedzieć, że pierwszym etapem będzie etap składający się z budynków, które są zlokalizowane przy ulicy Konduktorskiej. Nie ten obszar, który znajduje się bezpośrednio przy Korfantego Konduktorskiej, ale ten trochę powyżej, bliżej GPP. To jest oczywiście wiedza na dzień dzisiejszy, na etapie oczywiście prac przygotowawczych może to ewaluować, ale generalnie cały proces inwestycyjny będzie rozpoczynał się tutaj od tego kwartału
Aleja Korfantego, ulica Konduktorska. Dziękuję. Kolejne pytanie od pana Grzegorza Żądło, Katowice 24 Info. Nowy Wełnowiec ma powstać na terenie, na którym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dopuszcza przemysł i usługi, chyba że coś się zmieniło. Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium, żeby dopuścić tam mieszkaniówkę. To jednak potrwa co najmniej 2 lata, a może i dłużej. Co stanie się w sytuacji, jeśli zmiana studium będzie trwać dłużej, albo jeśli radni jednak studium nie zmienią? Czy zmiana studium jest niezbędna do wystąpienia o pozwolenia na budowę? To znaczy nie tylko zmiana studium jest niezbędna, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, proszę państwa. To jest próba odpowiedzi na to, co się stanie w przyszłości. Tego nie potrafimy przewidzieć. Wierzymy, że naszą intencją, intencją mieszkańców, intencją pewnej logiki jest to, żeby doprowadzić do realizacji tego przedsięwzięcia. Więc mamy świadomość, że czasem są pewne poślizgi w zakresie opracowania studium, są ponowne wyłożenia, ale mamy nadzieję, że ten proces pójdzie sprawnie. Ja powiem tak, to jest pytanie, a co się stanie? Ja to pytanie sobie zadawałem wiele lat temu, jak przystępowałem do budowy strefy kultury. Gdyby zakładać, że coś się nie uda, to nie ma sensu za to się brać. Ja się za to biorę, bo jestem przekonany o tym, że uda się to zrealizować. Jeżeli mogę dopowiedzieć do tego, bo to jest takie bardziej pytanie kierowane w kwestię czy strukturę miejską, oczywiście prezydenta i Rady Miasta. My mamy studium, które obowiązuje na obszarze całego miasta. To studium, jego początki, o ile ja pamiętam, zaczęły się w roku 2005, może nawet 2004. Uchwaliliśmy go po 8 czy nawet 9 latach pracy nad tym studium. I popatrzcie państwo, jak wyglądają Katowice w stosunku do roku 2005, a do roku 2020. Niestety taki proces, jaki mamy dzisiaj, ten proces formalny realizacji określonych planów planistycznych dla miasta, on wymaga określonych działań niemalże bieżących. Stąd też Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do zmiany punktowej, zmiany studium, tak aby one nawiązywało do obecnych trendów, aby one pozwalało na realizację takich działań, które dzisiaj są działaniami oczekiwanymi. Oczywiście wraz ze studium musi iść zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i taka zmiana również będzie realizowana. Patrząc z punktu widzenia gospodarza miasta, to czy my na tych terenach chcemy kolejną fabrykę, która za x lat znów zostanie, okaże się, że jest przestarzała i będzie likwidowana, czy chcemy coś, co rzeczywiście tworzy tętno i życie miasta. Tętno i życie miasta to przede wszystkim są mieszkańcy i chcemy jak najwięcej terenów przekazać mieszkańcom do ponownego użytkowania, do ponownego zamieszkania w danym miejscu. A ten projekt, którym niejako ja się zaraziłem, bo miałem okazję nieco wcześniej niż tylko dzisiaj dowiedzieć się o założeniach tego projektu. Była taka prezentacja prowadzona w Urzędzie Miasta, tak żebyśmy mieli też świadomość, o czym mówimy, o jakie wyzwania są przed nami. Uważam, że właśnie taka realizacja w sposób ekologiczny, zrównoważony jest potrzebna temu miastu, bo ja wierzę, że poprzez tą realizację wytyczymy nowe kierunki w zagospodarowaniu terenów nie tylko tutaj na Śląsku, które są ogromnie trudnymi terenami z punktu widzenia zarówno eksploatacji podziemnej, jak i również z eksploatacji tej napowierzchniowej poprzez funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw, między innymi Huty Silesia, to myślę, że właśnie to jest wytyczenie nowej drogi dla tego typu rewitalizacji, którą już na naszych oczach przeprowadziliśmy na nieco prostszych terenach, mówię jako miasto, myślę tutaj o terenach pogórniczych, między innymi tego miejsca, gdzie się dzisiaj tutaj znajdujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Przemysława Jedleckiego z Gazety Wyborczej. Czy inwestor będzie czekał na plan, czy może zwróci się o WZ-kę?
Proszę Państwa, po to jest przygotowane kompleksowe zagospodarowanie tych terenów, żeby absolutnie unikać wuzetek. To musi być przewidywalne, zaplanowane i dla obszaru, który jest objęty koncepcją urbanistyczną, architektoniczną, ja przynajmniej nie przewiduję, żeby występować wuzetki. Od Pana Przemysława mamy kilka pytań, więc po kolei je odczytam. Jaki jest planowany koszt realizacji całej inwestycji? Kiedy ma być gotowa w całości? Proszę Państwa, koszt całej inwestycji to ponad 2 miliardy, 2 miliardy 100 milionów złotych, oczywiście według cen wskaźnikowych. W tym nie ujęto jeszcze oczywiście procesu remediacji, te analizy są prowadzone. Całość zadania jest podzielona na 7 etapów, oczywiście to będzie w kolejności realizowane. I oczywiście realizacja będzie zależała od warunkowań rynkowych. My nie wiemy dzisiaj, jak COVID wpłynie, przepraszam bardzo, na oczekiwane funkcje, po pierwsze. Po drugie, jakie jeszcze inne, nie chcę powiedzieć zagrożenia, ale zjawiska wystąpią w świecie, w którym funkcjonujemy. Ale chcemy, żeby ten proces nie potrwał dłużej jak 10 lat, ale to będzie zależało od wielu, wielu czynników. Ja tylko chcę przypomnieć, znowu niestety przywołam strefę kultury, że pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły się w 2006 roku. Całkowite zakończenie to jest rok 15-16, tak? To jest 10 lat, a to jest znacznie mniejszy obszar. Koszt może niewiele mniejszy. I tu musimy mieć tego świadomość. Realnie chodzimy po ziemi. Może ja jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli mogę, odnośnie wypowiedzi pana prezesa. Samo planowanie i etapowanie na tak wczesnym etapie to jest oczywiście nasze ogólne pojęcie, w jakim czasie chcielibyśmy to realizować i w jakich etapach. Generalnie to, co nam przyświeca, to aby zorganizować ten projekt tak, żeby na każdym etapie, bez względu na to, jak zmiany będą się odbywały, czy jakie będą potrzeby w danym momencie, żeby dany etap realizacji inwestycji był samodzielnie funkcjonującym dobrze fragmentem tej inwestycji, tak? Czyli aby żaden dalszy etap rozwoju nie zakłócał tej przestrzeni, która jest już oddana. I absolutnie priorytetem naszym jest to, aby oddać przestrzeń tą ogólną, wspólną, publiczną w pierwszych etapach realizacji, czyli nie robić czegoś, co dosyć często zdarza się, jest błędem, wtedy kiedy się z góry założy, że na przykład inwestycja cała zakończy się w ciągu 5 lat, nagle zmienia się rynek, nie wiem, uwarunkowania ekonomiczne i potrzeby, inwestycja rozciąga się na kolejne, nie wiem, 5 czy 10 lat i okazuje się, że etap tych wszystkich funkcji, które były najbardziej potrzebne, czyli tych integracyjnych, tych użytkowych przestrzeni publicznych, zostają w tym ostatnim etapie i jakby ta inwestycja jest cały czas niepełna, więc myślę, że na dokładną odpowiedź na to pytanie jeszcze przyjdzie czas wtedy, kiedy będziemy bliżej po procedurach planistycznych i będziemy po prostu zmierzać do pozwolenia na budowę i ścisłego planowania. Dziękuję. Dziękuję. Jak osiedle będzie powiązane z komunikacją publiczną? Czy planowany jest tramwaj wpuszczony z Alei Korfantego ulicą Konduktorską? Proszę Państwa, takie analizy były robione. Sami Państwo widzieli z prezentacji, że czas przejścia w zasadzie od centralnego punktu do obrzeży to jest od 300 do 400 metrów. Linia tramwajowa jest w śladzie Alei Korfantego, ona tam pozostanie. Nie sądzę, żeby przeprowadzać przez środek terenu, w zasadzie to wykluczamy, trzeba powiedzieć, linię tramwajową. Jeżeli chodzi o ulicę Konduktorską, ona jest bardzo dobrze skomunikowana komunikacją autobusową i nie widzę potrzeby budowania tam linii tramwajowej. Oczywiście mówię w oparciu o posiadaną wiedzę, o uwarunkowania na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że to zabezpieczenie komunikacyjne, które jest, które będzie poprawione w istniejących śladach oczywiście, powinno wystarczyć do obsługi tego osiedla, a podczas prezentacji wyraźnie powiedział pan Tomek Napieralski, architekt, że przewidujemy rowery, być może elektryczne, hulajnogi, lokalne busiki. Nie ma żadnego problemu, żeby 500 metrów przejechać w formie pojazdu elektrycznego, czy to hulajnogi, czy roweru i dotrzeć do linii tramwajowej, która jest przy Alei Korfantego. Kolejne pytanie do pana Marcina Sadowskiego. Jaki jest planowany wskaźnik intensywności zabudowy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba byłoby sobie odpowiedzieć, jak liczymy ten wskaźnik intensywności zabudowy. Bo mamy tutaj zabudowę w 4 kwartałach i pomiędzy nimi jest bardzo duży teren zielony. Generalnie można byłoby odpowiedzieć w ten sposób, że mamy 25 hektarów i na tych 25 hektarach
całego terenu, łącznie z tą zieloną gwiazdą, planowane jest około 270 do 300-320 tysięcy metrów kwadratowych różnych powierzchni netto. Te powierzchnie są liczone wskaźnikowo. Wskaźniki też potrafią bardzo różne liczby zmieniać. Przyjęliśmy tutaj akurat bardzo bezpieczne wskaźniki, na przykład dla mieszkaniówki wskaźnik wynosi w tej chwili 0,6, bardzo często wynosi on 0,75. Ja bym powiedział tak, no, gwiazdka co do zasady ma wskaźnik praktycznie 0, natomiast my uważamy, że dobre miasto buduje się na wskaźnikach między 1 i 5, a 2. Dziękuję. Pytanie do pana prezydenta Marcina Krupy. Czy miasto Katowice planuje własne inwestycje na terenie nowej dzielnicy? Jakie i jaki może to być koszt? Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Oczywiście na tym etapie absolutnie nie planujemy żadnych naszych inwestycji miejskich. Jest to teren prywatny. My raczej jak inwestujemy, to inwestujemy na terenach miejskich, tam gdzie jest własność miasta. Tutaj jak gdyby pozostawiamy tą możliwość inwestowania właśnie inwestorowi, który będzie realizował cały ten projekt. On jest bardzo kompaktowy. Niewykluczone, że my w tej przestrzeni będziemy mieli nie jako własność, ale jako przestrzeń wynajętą, choćby nawet filię Biblioteki Miejskiej, która została wskazana niejako w projekcie, nie nazwana, że to jest filia Biblioteki Miejskiej, ale biblioteka, czyli elementy takie, powiedzmy, kulturotwórcze. A więc na pewno będziemy w tej przestrzeni funkcjonowali jako miasto, bo to jest całe miasto, to więc nie widzę tutaj możliwości, żeby tak się też nie stało, żeby jednostki miejskie nie zafunkcjonowały tam, na tym obszarze. Jeżeli będzie możliwość prowadzenia przedszkola przez jako miejskiego, też nie widzę problemu. Natomiast z punktu widzenia samej inwestycji, czyli tworzenia nowych obiektów, to na tym etapie absolutnie nie. Oczywiście na pewno będzie to kwestia realizacji infrastruktury, która umożliwi czy skomunikowanie, czy zapewnienie mediów całemu temu projektowi, a więc to są wszystko te inwestycje, które są w obrzeżu całej działki. Dziękuję. Ponownie pan Grzegorz Żądło, Katowice 24 Info. Podczas sesji, na której radni przyjęli projekt zmian studium, odbyła się dyskusja, w której niektórzy radni zwracali uwagę na skażenie terenu, na którym ma powstać osiedle. W jaki sposób teren zostanie odkażony, tak żeby był w pełni bezpieczny? Na przykład podczas budowy Silesia City Center został wymieniony 1 milion sześcienny ziemi. To ogromny koszt. To pytanie pewnie do mnie. Proszę Państwa, mamy świadomość, że to duża ilość. Szczerze mówiąc, jak tutaj zostało przytoczone te 1 mln m3 pod budowę Silesia City Center, zmierzymy się praktycznie z takim samym założeniem. Proszę Państwa, my to powiem w ten sposób, że mamy doświadczenia i tak jak już tu wspominałem na prezentacji, takie inwestycje w terenach, które w jakiś tam sposób są zanieczyszczone czy zdegradowane poprzemysłowo, się realizują. Są techniki, technologie, których wspominałem, które zostały dobrane na potrzeby realizacji tej inwestycji związane ze stabilizacją, fitoremediacją, immobilizacją. Rzucam hasła, które, no wiadomo, nie będę ich w tym momencie rozwijał, ale mamy rozwiązania, które zostały, że tak powiem, przygotowane pod kątem odzysku tych mas ziemnych, które są zanieczyszczone metalami. Te rozwiązania są dedykowane i z analiz, które byliśmy w stanie przygotować po bardzo rozległych badaniach, jesteśmy przekonani, jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność również za to, będziemy musieli siłą rzeczy jako zespół realizujący, że te masy ziemne jesteśmy w stanie odpowiednio przemieścić, wstępnie, wcześniej przygotować do przetworzenia,
odzyskać, a następnie wbudować bezpiecznie i ekologicznie, tak jak już to powiedziałem, wbudować w te tereny rekreacyjne, a część tych mas ziemnych będzie jako podbudowa wykorzystana pod już tą strukturę obiektów kubaturowych. Więc jest to, proszę Państwa, efekt naszej jakiejś pracy rocznej z badaniami, jakby z badaniami też rozległymi na miejscu i wiemy, że te rozwiązania na bazie też naszych wcześniejszych, proszę Państwa, doświadczeń w innych terenach zrekultywowanych, też może nawet wręcz trudniejszych, wiemy, że te rozwiązania pozwolą i te doświadczenia i te przede wszystkim technologie, które się rozwinęły przez wiele lat, pozwolą na bezpieczne przygotowanie terenu pod realizację tej inwestycji. Ja bym jeszcze dodał, jeżeli można, proszę Państwa, nie ukrywam, że tego przywiązuje bardzo dużą wagę. Przy opracowaniu koncepcji zwróciliśmy się do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i bardzo mocno z nim współpracujemy. Na etapie wstępnej koncepcji była żywa dyskusja, były korekty tego projektu. Więc na pewno to będzie się działo przy aktywnym udziale środowiska bardzo doświadczonego, przy udziale naukowców. Nie ukrywam, że również nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Śląską, która jest żywotnie zainteresowana współpracą w wielu obszarach, proszę Państwa. I tu powiedzmy sobie szczerze, bez nauki nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale ta nauka jest bardzo otwarta, chce wejść w ten projekt. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Tomasza Haberko z ISB News. Jakie będzie finansowanie projektu i udział w nim poszczególnych partnerów? Proszę Państwa, więc tak, jeżeli chodzi o finansowanie projektu, oczywiście ta kwota 2 miliardy 100 milionów trochę przeraża, ale powiedzmy sobie szczerze, tam jest 7 etapów. Najdroższy etap to jest 750 milionów, który się składa z kilku zadań. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę jedno zadanie, 350 milionów złotych, no to nie jest kwota, która przeraża. Tak? Na rynku bankowym uważam, że takie finansowanie jest do pozyskania. Oczywiście muszą być środki własne, muszą być środki zwrotne. Na tym etapie tyle mogę powiedzieć. Oczywiście przejdziemy do konkretów, jak będą projekty budowlane, wykonawcze i kosztorysy znane. Mogę to jeszcze dodam, że przy takiej skali inwestycji niekoniecznie zawsze musimy mówić o tym, że realizuje to wyłącznie jeden deweloper i jeden podmiot, tak, jedna spółka. My na pewno będziemy dbać o spójność tego przedsięwzięcia na każdym jego etapie, ale myślę, że będziemy otwarci na to, na współpracę z innymi deweloperami w różnych obszarach, co być może nawet wręcz przyspieszy realizację projektu, ponieważ one mogą być równolegle realizowane w różnych jego etapach. One po prostu nie muszą następować po sobie, tak jak jest to przy realizacji przez jeden podmiot. Także to jest ten element tego mocnego planowania deweloperskiego, który jeszcze przed nami, na pewno będziemy o tym informować. Dziękuję. Dziękuję. Podobne pytanie zadała pani Anna Gołasa z Pulsów Biznesu, więc już je pominę. Kolejne pytanie od pana Daniela Jabłońskiego z magazynu The City. Jaki będzie udział energii elektrycznej wytworzonej z paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną powierzchni wspólnych? Proszę Państwa, mamy tutaj ekspertów Termostudio. Nie wiem, czy wypada teraz z mikrofonem podchodzić do pana Piotra. Ja po części te informacje mam, ale być może, panie Piotrze, podejdzie pan i udzieli pan bardziej precyzyjnej informacji, niż ja bym to uczynił. Może nie pan usiądzie. Dziękuję bardzo. Jesteśmy jeszcze w bardzo wstępnej fazie tego całego projektu. Na razie jest to jeszcze podstawowe założenie, że będziemy starali się wykorzystywać maksymalnie właśnie te działania pozwalające nam bądź to na odzysk energii z pewnych mediów, które siłą rzeczy takie założenie budowlane wytwarza, jak i też pozyskanie energii odnawialnej. Tutaj jest cała grupa zagadnień, nie tylko to się ogranicza do energii elektrycznej, ale jest, czyli fotowoltaika, ewentualne jakieś turbiny bądź turbiny wiatrowe, ale też pozyskiwanie ciepła poprzez pompy ciepła, dla których z uwagi na niezbędną wymianę gruntu
Będziemy po prostu też mieli do dyspozycji tą przestrzeń pod budynkami, która będzie mogła być wykorzystywana jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła, które są zastosowane, jak i też takie działania w obrębie poszczególnych budynków, jak na przykład odzysk ciepła z jakiejś gospodarki ściekowej i tak dalej, wykorzystanie go na przykład do potrzeby cieplne tych budynków, jak i też generalnie cały zakres działań związanych z architekturą i ograniczeniem jakby samego, bo jak gdyby ideą tego jest nie, żeby wybudować olbrzymie założenie i potem starać się zaspokoić jego potrzeby, tylko wybudować je w rozsądny sposób, tak żeby te potrzeby cieplne, energetyczne ograniczyć na samym wstępie projektu, czyli po prostu poprzez jego odpowiednie ukształtowanie. I wracając do tego pytania, w tej chwili będzie to silnie zależało od możliwości akumulowania tej energii. W tej chwili rozwijają się technologie związane z tym, że wiemy, że słońce świeci i wtedy tą energię możemy pozyskać w ciągu dnia, natomiast bardzo często musimy dłużej w okresie wieczornym zużyć na przykład na ten szczyt mieszkaniowy i wtedy ważne jest zakumulowanie tej energii, czy którą możemy pozyskać w okresie, kiedy jest jej w nadmiarze. Także zakładamy, że będziemy starali się to maksymalnie wykorzystać, natomiast nie chciałbym tak rzucać tymi wskaźnikami trochę nieodpowiedzialnie, bo będzie to wymagało jednak dokładniejszych analiz. Globalnie w całym tym rocznym pakiecie energii, który należy dostarczyć, czy będzie konieczny dla zaspokojenia potrzeb budynku, zakładamy, że ten udział będzie znaczący, czyli to będzie po prostu w granicach 20-30% być może nawet. Ale to dopiero się okaże już na etapie szczegółowego planowania. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie z magazynu The City. W jaki sposób będzie wykorzystana zgromadzona woda deszczowa? Czy będzie wykorzystana w instalacjach budynków? Proszę Państwa, tak. Tu przy współpracy z firmą IEMS Architekci myśmy mieli okazję właśnie przeanalizować te ilości wód deszczowych, które jak sami widzimy, to już jest problem praktycznie codzienny, deszcze nawalne pojawiają się znienacka w bardzo dużych ilościach i rozważaliśmy wachlarz rozwiązań związanych z gromadzeniem tej wody. Co więcej, wykonaliśmy właściwie symulację, rozległą symulację wzrostu ilości wód deszczowych, szczególnie tych nawalnych. Proszę Państwa, to jest pewnego rodzaju wyzwanie zderzyć się z tymi zmianami klimatycznymi, których myślę, że 10 lat temu jeszcze mało jakby ktoś tak, były dyskusje. Natomiast na dzień dzisiejszy już z tym nikt nie dyskutuje, bo widzimy to naocznie. I tutaj też inwestor z pełną świadomością ten aspekt silnie podniósł, jednocześnie prosząc też o taką naprawdę konkretną analizę, a nie tylko wskaźnikową. I przygotowaliśmy taką analizę właśnie scenariuszy, powiedziałbym, bardziej problematycznych, czyli w momencie, kiedy nie zahamujemy tego wzrostu emisji CO2 i tych zmian klimatycznych, czyli wzrostu temperatury średniej, co w momencie, kiedy w przeciągu tych 10, 15, 20, 50 lat spowoduje naprawdę takie dynamiczne ilości wzrostu wód, z którym sobie musi miasto poradzić. Więc w tej zaawansowanej koncepcji zostały wykorzystane te symulacje, te bardziej negatywne i te, powiedziałbym, miejmy nadzieję, jednak bardziej w sensie takim pozytywne, że jednak uda nam się globalnie częściowo ograniczyć tą dynamikę wzrostu tej temperatury, co spowoduje jednak mniejsze ilości tych wód, znaczy tych opadów nawalnych. Natomiast koncepcja i projekt na podstawie tej symulacji
uwzględniają sytuację i odbiór tej wody, maksymalizowanie retencji. Jednocześnie, tak jak Państwo zauważyliście pewnie na tych slajdach, pojawiają się też siłą rzeczy w tym momencie takie naturalne zgromadzenia tej wody, które w dużym stopniu z uwagi na tą dynamikę spływu wód, jakby tych deszczów nawalnych, no będą w pewnym sensie żyły. One też dodatkowo będą, zakładamy, oczywiście musimy w jakiś tam sposób na etapie technicznych warunkowań już i projektów budowlanych i wykonawczych bardzo dokładnie to zaprojektować. Natomiast one będą, mamy nadzieję, dodatkową atrakcją taką, powiedziałbym, która wspomoże ten wizerunek przyrodniczy tego terenu. Oprócz tego, co widzieliście Państwo, tutaj było też wspomniane o tych oczkach wodnych i jakby właściwie całym tym układzie wodnym na terenie miasta. Jednocześnie też oczywiście dachy, spływy z dachów, retencja dachowa. Praktycznie zauważyliście też Państwo na tych wizualizacjach, to też zostało poważnie przeanalizowane, wykonanie właściwie takich ogródków dachowych. Zauważyliście Państwo, że właściwie to miasto właściwie będzie takim miastem w parku. To jest zupełnie zmiana, proszę Państwa, sposobu myślenia. To my dopasowujemy się do przyrody, my chcemy, że tak powiem, dać jej swobodę w rozwoju w tej przestrzeni miejskiej, a nie na odwrót, kiedy to tak jak wcześniej było, to tak to może troszeczkę wybiegam, ale taka była idea. My przygotowujemy ocenę oddziaływania, czyli budujemy coś i analizujemy, jak to będzie oddziaływało na środowisko. Ta inwestycja w pewnym sensie z pewną nową ideą chcemy ją realizować i przygotowywać. To znaczy, że my chcemy się wpisać, proszę Państwa, w te siły przyrody i je wręcz, że tak powiem, uwypuklić. Także wracając troszeczkę do odpowiedzi bezpośredniej na to pytanie, oczywiście zostało to bardzo dokładnie przeanalizowane, tak jak powiedziałem, zasymulowane. Jednocześnie na podstawie tych symulacji zostały dobrane rozwiązania, czy właściwie kilka rozwiązań, które będą na pewno stosowane w kontekście retencjonowania i wykorzystywania wody deszczowej na terenie tego miasta. Mogę jeszcze? Tak, to chyba chcieliśmy powiedzieć o tym samym. 5 lat temu mieliśmy okazję oddać budynek Royal Villanów właśnie dla Capital Parku, a 8 lat temu żeśmy projektowali ten budynek z zielonym dachem, z pełną retencją. Bardzo duża część wody z uwagi na niesprawną kanalizację deszczową idzie w ziemię, a retencja po prostu spowalnia spływ. Mamy chyba 5-letnie dobre doświadczenie, działa to bardzo dobrze. Budynki oglądane są coraz częściej z lotu ptaka, bo latają drony i ten budynek wygląda świetnie w różnych porach roku. Ale to jeszcze dodam jedną rzecz w kontekście tego, bo wszystko to się sprawdza, ale są też rzeczy, które są nieprzewidywalne. My wówczas założyliśmy zbiorniki retencyjne jakiejś określonej pojemności i postanowiliśmy wodę z tych zbiorników retencyjnych wykorzystywać do podlewania zieleni, tak, żeby nie ciągnąć jej z kanalizacji, z wodociągu miejskiego. I niestety przyszedł okres, w którym się okazało, że ten zbiornik jest po prostu suchy i trzeba było tą wodę uzupełniać właśnie z wodociągów. Także to jest bardzo mocno, to wykorzystywanie dla instalacji wewnętrznych budynku i dla potrzeb własnych wód deszczowych jest bardzo nieprzewidywalne i myślę, że raczej to się nie zmieni, raczej się pogłębi. I na pewno będziemy się starali, tak jak dotychczas w naszych projektach staramy się wykorzystywać to maksymalnie, czyli bardzo często wykorzystujemy przy spłukiwaniu toalet, na przykład oczywiście przy podlewaniu zieleni i wszelkich tego typu instalacjach, ale raczej w przestrzeniach, które są bardziej przewidywalne, czyli w częściach komercyjnych, gdzie jest to bardziej przewidywalne do policzenia tej ilości wody i jej uzupełnienia niż w tych przestrzeniach miejskich. Także to będziemy analizować jeszcze bardzo dokładnie. Dziękuję. Zostały nam jeszcze 4 pytania. Pani Aneta Gawrońska, Rzeczpospolita. Ile mieszkań powstanie? Oby jak najwięcej. Tak, no właśnie chyba tak chciałbym odpowiedzieć. Oby jak najwięcej. To naprawdę w tej chwili jest bardzo trudne. Nie chciałbym składać deklaracji. No, część mieszkalna w tej chwili stanowi ponad połowę procentową udziału w całości tej inwestycji.
Natomiast jaka będzie struktura tych mieszkań, ile będzie małych, ile będzie dużych, to są tak rzeczy zmienne, że w tej chwili my naprawdę nie chcielibyśmy składać takich deklaracji i odpowiadać, że to jest cyfra, którą dzisiaj zakładamy. To, o czym mówił Tomek, no najważniejsze jest mixed use. Mieszkaniówka powoduje, że miasto żyje, że palą się światła i bez, ja bym powiedział, że jestem w stanie wyobrazić sobie, że 80% tej zabudowy to jest zabudowa mieszkaniowa. Żyjemy w tak niepewnych czasach, że w tej chwili, jeżeli my tam mamy dosyć dużo usług, to naprawdę projektowaliśmy to przed pandemią. Być może, że ilość tych usług się skurczy i powstanie więcej właśnie tej przestrzeni mieszkaniowej. Nic więcej nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Ja bym proponował jeszcze powiedzieć o tym metrażu, ile mniej więcej metrów kwadratowych przewiduje się zabudowy, bo to chyba najbardziej interesowało panią redaktor. Mniej więcej oczywiście. No to jest około 300 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni netto w tej chwili. Pomiędzy funkcje ustalone w detalu w troszkę późniejszym etapie w miarę po prostu potrzeb, tak, i danej sytuacji. Dziękuję. Kolejne pytanie od pani Katarzyny Pachelskiej, Dziennik Zachodni. Dlaczego wybrano akurat tę część miasta na budowę nowej dzielnicy? Proszę państwa, ja może odpowiem na to pytanie. Proszę Państwa, w latach 1998-2014 miasto się rozwijało. Nie będę oceniał, czy dobrze, czy źle, ale rozwijało się. Ale pewną ułomnością było to, że one w sposób naturalny rozwijały się na południu, bo takie były wybory deweloperów, inwestorów. Teraz, za co jestem wdzięczny obecnym władzom, ale też inwestorom, rozwija się bardzo dobrze w centrum. Więc na przestrzeni lat była pewna dysharmonia rozwojowa tego miasta. Czas, aby to wyrównać. I nie ukrywam, że dla mnie to jest też pewne wyzwanie moralne, że mogę zadbać o ten równomierny rozwój miasta. I projekt Nowy Wełnowiec jest właśnie odpowiedzią na to wyzwanie. Dziękuję. Kolejne pytanie pada ze strony magazynu Poland Today po angielsku. Zadał je pan Richard Stevens, więc pozwolę sobie przetłumaczyć je na język polski. Nowy Wełnowiec wygląda na jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie projektów na świecie. Jak państwo chcą podejść do profilowania tego projektu? Czy on będzie również profilowany pod kątem międzynarodowym, czy wyłącznie lokalnym, katowickim, skierowanym do rynku śląskiego? Ja może odpowiem, jak ja bym to widział jako gospodarz tego miasta obecny. Przede wszystkim nam zależy na tym, aby ta przestrzeń stawała się przestrzenią przyciągającą nowych mieszkańców. Bo ci, którzy chcą mieszkać w Katowicach, dzisiaj mieszkają. A przy dzisiejszej sytuacji demograficznej nam bardzo zależy na tym, aby było tych mieszkańców jeszcze więcej w naszym mieście. Przypomnijmy, że te szczyty ilości mieszkańców przypadały na lata minionego okresu politycznego, systemowego, czyli myślę tutaj o socjalizmie przed rokiem 89, kiedy tutaj ludzie przyjeżdżali do pracy. To było ponad 360 tysięcy osób, które mieszkało w naszym mieście. Dzisiaj ta ilość zmalała do niecałych 300 tysięcy. Odbudowę tego miasta trzeba zacząć również od kwestii możliwości zamieszkania komfortowego, ekologicznego, tego, o którym mówiłem na moim wstępie, i takim inwestycjom zawsze będziemy kibicować i będziemy pomagać i wtórować, żeby tego typu inwestycje w mieście się pojawiały. Mamy już dobre przykłady. To nie są dokładnie te same realizacje, czy oparte na tak właśnie wysoko zaawansowanych technologiach, jak w przypadku Nowego Wełnowca, ale całkiem niedawno i na naszych oczach powstaje nowa też część naszego miasta na południu. Osiedle Bażantowo, powstaje duże dość osiedle przy Francuskiej. To są jeszcze oparte na dzisiejszych kanonach realizacje, natomiast tu mówimy naprawdę o czymś przyszłościowym.
Byłem w Abu Dhabi, w mieście Masdar, które jest swoistym laboratorium, tylko tam życia nie ma, bo jest laboratorium na środku pustyni, szukanie rozwiązań nowoczesnych technologii, chłodzenia tego miasta, możliwości udostępnienia go przyszłym mieszkańcom. Natomiast my mówimy o czymś, co jest realne. Mówimy o czymś, co jest nie mniej zaawansowane technologicznie jak to miasto, które wymieniłem, ale przede wszystkim sfokusowane na mieszkańców. To ma być dobre miejsce do życia i to się kapitalnie udało stworzyć, uważam. I jeszcze jeden, ten ważny aspekt, który chciałbym podkreślić. Nie sztuka dzisiaj budować na Greenfieldzie, sztuka w szczególności w naszym obszarze górnośląskim budować na Brownfieldzie. A to jest typowy Brownfield, czyli ziemia poprzemysłowa, ziemia, która wymaga rekultywacji i miejsce, które wymaga innego zagospodarowania, aniżeli te, które pamiętamy z historii. Dziękuję. I o tą rekultywację pada kolejne pytanie. Ponownie pan Grzegorz Żądło, Katowice 24. Czy rekultywacja terenu ruszy dopiero, kiedy zostaną zmienione dokumenty planistyczne, czyli studium i plan, czy też przygotowanie gruntu rozpocznie się wcześniej? Proszę Państwa, tutaj w ramach tak wielkiego założenia inwestycyjnego no, absolutna, pełna dbałość o procedury administracyjne. Ta inwestycja będzie wymagała uzgodnienia i uzyskania decyzji remediacyjnej, która no, dopiero pozwoli na realizację prac remediacyjnych. Wcześniej będzie, ażeby móc rozpocząć też realizację prac rekultywacyjnych, będziemy musieli przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, rozwiązań technologicznych, więc prawda jest taka, że to musi postępować w szeregowym układzie czasowym, że tak powiem, i plan studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego muszą się pojawić. My w międzyczasie możemy dopracowywać rozwiązania i przygotowywać się do precyzyjnej realizacji tego zadania rekultywacyjnego. Natomiast odpowiadając precyzyjnie, no, właściwie dopiero po uzyskaniu decyzji remediacyjnej, po uzgodnieniu decyzji środowiskowej, a wcześniej po pojawieniu się i zatwierdzeniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, będziemy mogli realizować to zadanie. Niejako będzie wyprzedzeniem, właściwie szybkim wyprzedzeniem rozpoczęcia prac budowlanych. Natomiast chcę zwrócić na jedną rzecz bardzo konkretnie uwagę. Proszę Państwa, ten czas, o który pan prezes Piotruszek powiedział, że mamy chwilę czasu, ażeby przygotować założenia koncepcyjnie, precyzyjnie, studium warunkowań i kierunków zagospodarowania, plan zagospodarowania uchwalić, no, będziemy mogli rzeczywiście bardzo dokładnie przygotować projekt tej remediacji na bazie tych już zaawansowanych założeń koncepcyjnych oraz badań, szczegółowych badań, które żeśmy teraz wykonali. Więc będzie to odleczone w czasie, rozpoczęcie prac mediacyjnych będzie poprzedzało rozpoczęcie budowy. Dziękuję. I ostatnie pytanie od pana Przemysława Jedleckiego z Gazety Wyborczej. Czy nie obawiacie się państwo, że uchwalenie studium oraz planu dla inwestycji będzie obarczone ryzykiem politycznym? Prezydentem miasta jest Marcin Kruwa, następca pana Piotra Uszoka. Są państwo jedną polityczną drużyną. Znaczy ja już nie jestem w drużynie, proszę państwa, i to od 6 lat, no ale rozumiem, że takie założenie jest. Nawet żeśmy chcieli, żeby pan prezes był w tej drużynie, ale sam zrezygnował. Prawda jest taka, że na miasto trzeba patrzeć w sposób całościowy i jeszcze raz powtórzę to, szukać takich rozwiązań, które będą kolejnymi atrakcjami tego miasta. Jeszcze 10 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, co może powstać na terenach pokopalni Katowice, a powstała piękna strefa kultury, która stała się nową wizytówką miasta. Jeżeli byśmy tu postawili kropkę, to cofnęlibyśmy się o kolejne 10 lat. I za 10 lat byśmy się obudzili z pytaniem, wow, no co powstało właściwie po strefie kultury?
trochę się nam opatrzy, trochę się nam przeje i tak dalej, i tak dalej. Musimy szukać nowych wyzwań. Nowe wyzwania dzięki, no myślę tutaj, zaangażowaniu tych podmiotów prywatnych, to są między innymi tego typu realizacje. Jeżeli to będzie realizacja, inwestycja, która będzie wzorem dla innych takich działań w całym świecie, podkreślam tutaj, że ja to porównuję do Masdaru, to jest kolejny etap i kolejne działanie w mieście, które powoduje to wow, takie samo, jakie zrobiło wow strefa kultury. Różne dyskusje były, w tych dyskusjach uczestniczyłem, pamiętam je doskonale, jak mówiono, a niejednokrotnie drwiono z strefy kultury, a dzisiaj nikt sobie nie wyobraża Katowic bez strefy kultury. Podejrzewam, że identycznie będzie z tą inwestycją. Tym bardziej, że realizujemy ją w bardzo trudnym terenie i szapoba inwestorowi, bo ja jakbym był na jego miejscu w życiu, bym się za to nie zabrał. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem odpowiedzieć panu redaktorowi, bo pytanie jest w istocie ważne. Żyjemy w świecie bardzo spolaryzowanym. Ale proszę państwa, ja przez wiele lat, ponad 20 lat, pracowałem w Radzie Miasta przy najprzeróżniejszych konfiguracjach politycznych. Proszę mi wierzyć, tam są odpowiedzialni ludzie. Ten projekt będzie przedstawiony zgodnie zresztą z oczekiwaniami na komisji, być może na Radzie. I będziemy dyskutować i zastanowimy się, ile jest polityki, a ile jest odpowiedzialności za miasto. Radni są bardzo odpowiedzialni, niezależnie od poglądów. I myślę, że przez pryzmat możliwości dalszego rozwoju miasta, a mówimy o okresie, który nastąpi po zrealizowaniu tych inwestycji, które dzieją się w mieście, ta odpowiedzialność za miasta, która na pewno jest, przepraszam bardzo, w sercach radnych, przeważy nad polityką.